Gdy słyszymy słowo rycerz, przed naszymi oczami zwykle staje postać średniowiecznego wojownika uzbrojonego od stóp do głów w żelazną, lśniącą zbroję. Rycerza takiego uzbrajamy w naszej wyobraźni w miecz, tarczę oraz długą drewnianą kopię zakończoną stalowym grotem. Widzimy go pieszo lub częściej jako jeźdźca dosiadającego potężnego rumaka. Wyobrażamy sobie setki, a może tysiące takich rycerzy pędzących na wroga, tratujących wszystko na swojej drodze niczym żelazny walec. Widok zapierający dech w piersiach. Ale w głowie pojawiają nam się pytania. Czy taki rycerz widział cokolwiek przez wąskie szczeliny w swoim hełmie? I czy gdy spadał z konia, mógł wstać z ziemi pod ciężarem swojej zbroi? Czy miecz, którego używał, był tak nieporęczny i ciężki, że wymagał niemal nadludzkiej siły, aby nim władać? Wreszcie, co spowodowało, że rycerze zniknęli z pól bitewnych Europy? Czy nie ma ich dlatego, że nie mogli się równać w starciu z nowoczesną bronią palną? Na te i inne pytania będziemy starać się znaleźć odpowiedź w naszym programie.